A jeszcze przypomnę księdzu proboszczowi, żeby, bo on na pewno będzie to słuchał. Nie pamiętasz, jak tutaj 2 lata temu byłeś na czele policji, była napaść pod twoim kierownictwem. W imieniu i z polecenia księdza arcybiskupa przyjechałeś tutaj z policją, kiedy była msza święta, kiedy udzieliliśmy komunii świętej, kiedy ja udzielałem komunii świętej. Ludzie byli przerażeni, wstrząśnięci, płakali. Do tej pory wspominają to jako sytuację pełną bólu i raniącą, gorszącą, pełną wywołującą zamęt. To, co zrobiliście, księże arcybiskupie, proboszczu Żarecki, księże Stanisławie Kotylu, co wy zrobiliście? Dlaczego nie umieściliście komentarza po tym na Facebooku kurialnym czy też parafialnym, że przepraszacie za to zgorszenie, za zamęt, który wtedy powstał, za zranienie ludzi, za to, że wielu ludzi otrzymało taki cios w serce, za tą napaść księdza proboszcza na polecenie księdza arcybiskupa z policją. To jest nielegalne. To jest nielegalne z prawem, pod względem prawa państwowego i kościelnego szczególnie, takie zachowania. One zasługują na karę. Nawet na suspendę. Takie zachowania. Ranić wiernych w czasie Eucharystii. I nie macie wstydu, nie macie poczucia winy. Uważacie, że my mamy przepraszać was, a wy nie przepraszacie? Uważacie, że jesteście bez winy? Idealni? Co z waszymi sumieniami? Co z waszymi sercami? Jakimi jesteście pasterzami? Czy w ogóle jeszcze jesteście wierzącymi?